Mieszkańcy tutaj Dominika i witam Was na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy trochę o takiej jakby kłótni, wymianie zdań, jak zwał, tak zwał, pomiędzy Nessą i Kodim, którego niezbyt darzę sympatią przez jego jakieś dziwne zachowania w internecie i wciąż trwającą, niekończącą się kłótnią z Zoe. I to wszystko oni robią przez internet, nagrywają na siebie jakieś filmiki, nagrywają jakieś instastory, wyzywają się, wydają swoje sekrety, które kiedyś sobie powierzyli, kiedy się, nie wiem, kochali widocznie, no ale teraz to jest po prostu jakiś jeden wielki cyrk. Stąd też taka moja niechęć, już kiedyś mówiłam, że dlatego nie nagrywam zbytnio ani o Kodim, ani o Zoe. Moja opinia jest taka, że powinni jednak troszeczkę dorosnąć i załatwiać sprawy między sobą, prywatnie, a nie żeby cały internet wiedział i jeden drugiego hejtował. A nikt nie zasłużył na hejt. Jak teraz patrzę, że w końcu Wam nie powiedziałam, do czego dążę w tej mojej wypowiedzi o Kodim. Także do tego, że postanowiłam jednak nagrać o nim filmik, bo po pierwsze dotyczy ta sprawa również Nessy, a po drugie, jak zobaczycie pewnie też później, jak Wam przedstawię jego wpisy, to naprawdę widzę taki jakby postęp w jego, nie wiem, dojrzałości, załatwiania spraw, co mnie bardzo cieszy. Wyjątkowo naprawdę się zachował tutaj kulturalnie, a nie tak jak to było w tych dramach z Zoe, gdzie no, nie widziałam zbytnio tej kultury. I dlatego też tak zniechęcały mnie tamte sprawy do nagrywania. Także po tym pięknym moim wstępie chciałabym podziękować tej osobie za aktywność na moim profilu na Instagramie. Pozdrawiam Cię, dziękuję Ci. A Was zapraszam też na moje konto, gdzie możecie być aktywni. I najaktywniejsze osoby wynagradzam w ten sposób. Także może akurat Wy się pojawicie w kolejnym filmiku. No, link w opisie. Okej, także zacznijmy od tweetów Nessy. Także Nessa zatweetowała: wielu influencerów robi live'y i publikuje filmiki, posty tylko po to, by przechwalać się, jacy to oni nie są bogaci i jednocześnie błagają na live'ach o gifty, takie jakieś tam drogie gifty i nie poświęcają ani trochę uwagi obserwatorom, którzy sprawili, że są w tym miejscu, w którym są. Bardzo smutne jest widzieć tak samolubnych i płytkich ludzi. Straciłam wiarę w ludzkość. I kolejny jej tweet. Jeśli publikujesz zdjęcie swojego ciała za każdym razem po zakończeniu treningu dla szpanu i żeby popisać się dosłownie niczym, proszę przestań. Bardzo mnie to cringuje. Nikogo nie obchodzi to, że robiłeś treningi przez 100 dni. Nie obchodzi to nawet 10-letnich fanów. Lol, to jest dziwne. No i ludzie tak dość negatywnie odebrali tego tweeta w sumie Nessy, bo jakby no myśleli, że mówi generalnie o tych wszystkich fit influencerach, którzy dzielą się swoją drogą poprzez social media. No i właśnie pisali jej: ona właśnie opisała swojego chłopaka. Nie ma nic złego w tym, że ludzie publikują swoje zdjęcia z treningów. Pozwól ludziom być dumnym z czegoś, co pomaga im być zdrowszymi. Nie miejmy do ludzi pretensji o to, że są pewni siebie i dumni z ich ciała. Także no, ludzie w ten sposób to odebrali. Ja jak zobaczyłam tego tweeta na początku, też go tak odebrałam, więc miałam takie, o co nas się chodzi? Czego to dotyczy? Wtedy nie wiedzieliśmy jeszcze, że to ma głębszy sens i że jest to skierowane do jednej konkretnej osoby. Już się pewnie domyślacie nawet do kogo. Ale Nessa jeszcze nie skomentowała tego, za to zatweetowała: przepraszam za to, że byłam złym przykładem w przeszłości. No i tam ludzie pisali: przeprosiła, a teraz pozwólcie jej oddychać. No wiadomo, jako że najpierw była nieproblematyczna, potem był ten cały skandal w związku z tym, że tańczyła do Koranu, co ludzie odebrali jako obraźliwe. Okazało się, że ona nie wiedziała, że tak nie można i że to jest obraźliwe i mówiła coś tam, że gdyby wiedziała, że to wywoła aż taką dramę, to by tego nie zrobiła. Niestety ludzie wciąż ją hejtowali, wciąż jej wyrzucali te błędy. No nieciekawa sytuacja. Nie zasłużyła zdecydowanie na taki hejt. W ogóle nikt nie zasłużył na hejt. Nikt nie zasłużył na hejt. No i napisała jeszcze: przez ostatnie 3 miesiące bardzo dojrzałam. Proszę powiedzcie mi, że to widzicie. I ludzie pisali: ja to widzę i jestem z niej dumna. Potem Cody na swoim Instastory wstawił taki napis: 100 dni ćwiczeń challenge. Nominuje Nessa Barrett. No i ludzie mieli takie, o co mu chodzi?
Czy on mówi jej, żeby schudła, że to bardzo niemiłe? No, więc tutaj się wytłumaczył Cody. Żeby było jasne, w poprzednim story nie mówiłem Nessie, żeby schudła. Jestem dumny z motywowania i inspirowania ludzi do tego, by byli szczęśliwi w swoim ciele. Nie widzę w tym nic złego. W dodatku dołączył tweeta Nessy właśnie o tym, gdzie pisała o tym właśnie, że po każdym treningu ludzie wstawiają swoje zdjęcia i że nikogo nie obchodzi to, że ćwiczył 100 dni, więc jakby wiedział, że ten tweet odnosił się do niego, stąd też była ta nominacja Nessy. I ludzie pisali: ona prawdopodobnie już jest zadowolona ze swojej figury. Mówienie dziewczynie, żeby zaczęła ćwiczyć, to nie to. Nie, serduszko. Nie wchodzi w dramę ze swoją ex, więc postanowił wejść w dramę z Nessą. Tak, to też prawda. Chwilę było ciszy między nim i Zoe i on już jest w dramie z kimś innym. Jesus! No i potem Nessa skomentowała również to i napisała: przynajmniej dostał wskazówkę, że to było o nim, ale nie mów mi, żebym zaczęła ćwiczyć. Więc też się czuła tutaj chyba urażona trochę tym jego wpisem. No i napisała: nigdy nikogo bym nie obraziła za to, że jest pewny siebie w swoim ciele. To jest coś, co podziwiam i chciałabym też tak się czuć. Zatweetowałam to, bo zobaczyłam zdjęcie od niego z opisem: mamo, tato, zrobiłem to. Potem jak ćwiczył i pomyślałam, że jest to dziwne, ale nie powinnam była tego tweetować. Przepraszam wszystkich, którzy odebrali mojego tweeta w zły sposób. Co jest powodem tego, że został usunięty. Także już nie znajdziemy na jej Twitterze tego wpisu. Więc dobrze, bo był dość taki dwuznaczny i gdyby jeszcze oznaczyła Cody'ego, to byśmy wiedzieli, że chodzi o niego, a nie o jakichś właśnie fit influencerów, którzy motywują ludzi i tak dalej. A tak to, że miała problem tylko do niego, a nie do innych, no, powinna była go oznaczyć. Ale jak to influencerzy lubią robić, czyli pozostawiać nutkę tajemniczości i nikt nie wie, o kogo w końcu chodzi. No i właśnie ktoś napisał: okej, ale gdyby ktoś mnie nominował do tego, bym zaczęła ćwiczyć, to czułabym się bardzo urażona. No i Cody odpisał: nominowałem ją, powiedziałam, że jej tweet był o mnie. Przystopujcie. No i jeszcze dodał potem: bierzecie to wszystko na zbyt poważnie. Mam dość, lol. Dziwne jest, jeżeli każe dziewczynie ćwiczyć. No w sensie to nie była jakoś, że każe, tylko to była taka nominacja. I w sumie trochę czaję, że miał być to taki żart, jako że ona troszeczkę tutaj skrytykowała to 100 dni ćwiczeń challenge i on ją potem nominował. Ale tak, jeszcze dodał coś od siebie w ogóle Cody, trochę się rozpisał, więc wam to przeczytam. Szanuję to, że wzięła odpowiedzialność za to, co powiedziała. Ja również przepraszam. Nominowałam ją dla żartu, odkąd wiedziałam, że jej tweet dotyczy mnie. I w żadnym wypadku nie mówiłem jej, by zaczęła ćwiczyć. Mam głębokie rozmowy z rodzicami o moich kompleksach i od zawsze mówiłem im, że zacznę pracować nad swoim ciałem i w końcu zaczęłam to robić w tym roku. Zawsze nienawidziłem swojego ciała i w końcu dorosłem do tego momentu w życiu, gdzie czuję się komfortowo w nim. Codziennie publikuję moją przygodę z ćwiczeniami, by inspirować i motywować ludzi. Robię to dla tych, co nie są szczęśliwi w swoim ciele i po prostu potrzebują dodatkowego kopa motywacyjnego. Żyjemy w social mediach i publikujemy to, co robimy. To jest po prostu to, co ja robię codziennie. All love, Nessa. No i tym tweetem w sumie została skończona ta sprawa. Tyle mieli do powiedzenia. Podobał mi się całkiem nawet ten jego komentarz ostatni, więc czy on dojrzewa? Wow. Fajnie, że postanowił zażegnać spór z Nessą, że przeprosił i rzeczywiście rozumiem, że tak długo narzekał na swoje ciało i nic z nim nie robił i kiedy w końcu teraz coś robi i ćwiczy i dąży do tego, żeby czuć się pewnie w swoim ciele, to że chce się właśnie tym podzielić z ludźmi i chce też innych tym zmotywować, więc no... spoko, a jeżeli w sumie komuś to niezbyt odpowiada i nudzą, nie wiem, jego Instastory czy Instagram, to też wiadomo, nie musi go obserwować, prawda? Więc takie też jest wyjście. No, ale no, generalnie fajnie się wypowiedział, miejmy nadzieję, że tak będzie dalej, że dalej będzie tak dojrzewał i że przestanie właśnie zachowywać się jak małe dziecko, które wciąż oczekuje atencji od innych, ale w ten negatywny sposób, czyli poprzez właśnie takie publiczne, bardzo duże
kłótnię ze swoją ex, gdzie jest wiele wyzywania, hejtowania się nawzajem, wydawania swoich sekretów. No, także no, fajnie tutaj zatwitował. To trzeba mu przyznać, to trzeba mu przyznać. I tak, moją opinię chyba już znacie, więc koniecznie podzielcie się swoją w sekcji komentarzy, jestem ciekawa. A jeśli podobał wam się ten filmik, możecie zostawić łapkę w górę, odwiedzić oczywiście Instagrama, link w opisie. A ja życzę wam miłego dnia. A, możecie też zasubskrybować ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, a oglądacie moje filmiki, bo to jest dla was sekunda, a mi pozwala się rozwijać. Więc jeśli chcecie, możecie kliknąć ten czerwony przycisk, jeżeli jest jeszcze czerwony. I tak, to tyle. Miłego dnia i do następnego filmiku. Pa, pa.